Dobrze. Szanowni Państwo, drogie dzieci. Nazywam się Jarosław Marczewski. Jestem ratownikiem medycznym. Z moim kolegą Bartkiem postaramy się przybliżyć Wam kwestie postępowania w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. To jest sytuacja, w której dochodzi do zatrzymania funkcji życiowych, tych podstawowych funkcji życiowych, oddechu, krążenia, utraty świadomości, gdzie świadek tego zdarzenia, osoba, która jako pierwsza znalazła się na miejscu, to ta osoba w sytuacji zatrzymania tych funkcji życiowych musi natychmiast podjąć czynności ratujące życie. Czyli te najważniejsze czynności, które do momentu przybycia zespołu ratownictwa medycznego będą zwiększały szanse przeżycia tego poszkodowanego. Szanowni Państwo, jeśli świadek zdarzenia na miejscu w sytuacji, kiedy dochodzi do zatrzymania tych funkcji życiowych, nie podejmie tych działań, to proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 3-4 minut umierają komórki mózgowe. Jeżeli teraz zespół ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia przybędzie po 5 minutach, po 10 minutach, mamy do czynienia już z nieodwracalnymi zmianami w mózgu. Dlatego osoba, świadek zdarzenia ma w porę natychmiast zareagować i w porę podjąć czynności ratujące życie. Czyli te najważniejsze zabiegi. To świadek zdarzenia, to ta osoba, która jako pierwsza zauważyła osobę, która wymaga tej pomocy, zadaniem tej osoby jest natychmiastowe udzielenie pomocy przedmedycznej do momentu przybycia zespołu ratownictwa medycznego. W 92% świadkami nagłego zatrzymania krążenia są laicy, czyli osoby, które nie mają de facto kontaktu z udzielaniem tej pomocy w stanach zagrożenia życia, czyli nie są to osoby medyczne, tak? 92% to są laicy. Dlatego naszym zadaniem, Szanowni Państwo, jest to, żeby poziom tej wiedzy z tego zakresu był tak wysoki, żeby do momentu przybycia zespołu ratownictwa medycznego w porę i szybko zareagować, w porę szybko podjąć czynności ratujące życie. Ja teraz po kolei przytoczę tutaj, omówię te najważniejsze elementy wchodzące w skład postępowania, czyli tego udzielania tej pierwszej pomocy, na jakie elementy musimy zwrócić uwagę. Później kolega mój Bartek ze swoim synem pokażą Wam te czynności symulowane na tym oto fantomie, która tutaj jest. Co jest najważniejsze w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze stanem zagrożenia życia? Pamiętajcie, Szanowni Państwo, drogie dzieci, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest najistotniejszym elementem. Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia, czyli osoba, która podchodzi do poszkodowanego, musi zwrócić uwagę, czy to miejsce wokół jest bezpieczne. Czy tej osobie nie zagraża jakieś niebezpieczeństwo w postaci, nie wiem, agresywnego psa przykładowo, tak? Jeśli jest to ulica, jest niebezpieczeństwo związane z tym, że my, nie zabezpieczając tego miejsca zdarzenia, możemy się stać ofiarami tego zdarzenia, tak? Czyli obowiązkiem takiej osoby jest zabezpieczenie tego miejsca zdarzenia. Następny element, jak już miejsce jest bezpieczne, jest zabezpieczone, to jest bezpieczeństwo moje własne. Czyli ja, jako świadek tego zdarzenia, jako osoba udzielająca tej pomocy, muszę pamiętać o tym, że zadbać muszę o własne bezpieczeństwo. Czyli pamiętać należy o tym, żeby odchodząc do tego poszkodowanego, przed podejściem założyć rękawiczki, tak? Rękawiczki, które będą nas chroniły przede wszystkim przed płynami ustrojowymi tego poszkodowanego, dobrze? Jakiekolwiek inne płyny ustrojowe tego pacjenta. To jest bardzo istotny element. Jakiekolwiek skaleczenie na palcu, kontakt tego skaleczenia z krwią tego poszkodowanego, to jest zagrożenie dla tej osoby udzielanej tej pomocy. Osoby poszkodowane mogą być nosicielami różnych chorób wirusowych, czy to żółtaczki typu B, czy typu C, wirusa HIV. Dlatego o tym bezpieczeństwie należy pamiętać. Bezpieczeństwo nasze własne, czyli dbanie o nasze własne bezpieczeństwo, zabezpieczenie. Czyli ja zakładam rękawiczki. To jest element istotnie ważny. Zakładam rękawiczki. Po założeniu rękawiczek, podchodząc do tego poszkodowanego, zawsze staramy się kierować od strony nóg. Nie podchodzimy od strony głowy do poszkodowanego.
zaplanowanego, tylko od strony nóg. No chyba, że nie ma innej możliwości, bo może się tak zdarzyć, że nie mamy dostępu od strony nóg, więc podejdziemy od strony głowy do tego poszkodowanego. Czyli kierujemy się od strony nóg, szanowni Państwo. Bezpiecznie jest, jestem zabezpieczony, podchodzę do osoby poszkodowanej. Jedno kolano, pierwsze nawiązuje kontakt słowny. Halo, proszę Pana, czy proszę Panią, co się stało? Słyszy mnie Pani? Brak reakcji, potrząśnięcie delikatne. Halo, proszę Pana, co się stało? Halo, słyszy mnie Pan? Brak reakcji. Co dalej muszę wykonać? Muszę wezwać pomoc. Bartku, poproszę Cię o pomoc, tak? Czyli ja wzywam mojego kolegę do pomocy. Co dalej muszę wykonać? Muszę udrożnić drogi oddechowe. Czyli przejdę do tego fantoma drugiego i na tym fantomie pokażę Wam, jak to wygląda, żeby było dla Was lepiej to widoczne. Jedną dłoń kładę na czole, dwa palce kładę na brodzie, odchylam głowę do tyłu. Następnie kciukiem oceniam, odchylam żuchwę w dół i oceniam, czy drogi oddechowe są drożne, czy w tych drogach oddechowych nie znajduje się krew, jakieś ciała obce, które pod kontrolą wzroku u osoby głęboko nieprzytomnej, nie reagującej na ból, nie reagującej na dotyk, mogę wyciągnąć chwytem pensetowym. Natomiast nie mogę na ślepo szukać wiadomości ciał obcych. Jeżeli widzę pod kontrolą wzroku, jak najbardziej mogę usunąć. Płynną zawartość jamy ustnej mogę skierować głowę na bok, słuchajcie, gaza na palec i to wszystko wygarnąć z jamy ustnej, czyli oczyścić te drogi oddechowe. Podstawą to są drożne drogi oddechowe. Te drogi oddechowe muszą być drożne. Następnie, co muszę zrobić? Pochylić się nad poszkodowanym i za pomocą słuchu, wzroku, czucia na policzku, czyli widzę, słyszę, czuję, 10 sekund oceniam, czy są zachowane funkcje życiowe. Pochylam się, liczę 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Brak. Osoba nie oddycha. Nie czuję odbiegu powietrza na policzku. Nie słyszę, nie widzę unoszenia się klatki piersiowej. Bartku, dzwoń do pogotowie, 112, 99. Jeżeli jest to tylko możliwe, jest dostępny defibrylator. Urządzenie, które tak oto wygląda, to jest taka skrzyneczka, skrót AED, automatyczny defibrylator zewnętrzny. To są urządzenia, które przywracają czynność, mechaniczną pracę serca przy zachowanej czynności elektrycznej. Także to są bardzo ważne urządzenia, które ratują życie. Proste urządzenie nie wymaga skomplikowanej obsługi, wiedzy z tego zakresu, podstawowej informacji, o czym sobie zaraz jeszcze powiem. Czyli urządzenie o nazwie AED, automatyczny defibrylator zewnętrzny. Przejdę do tego teraz fantomu. I teraz tak, co zrobiłem? Czyli udrożniłem drogi oddechowe. Oceniłem drożność tych dróg oddechowych. Oceniłem oddech. Stwierdziłem, że pacjent nie oddycha. Bartku, dzwoń po pogotowie. Powiedz, że tu w miejscowości Wadowice Dolne, tak? Mamy nieprzytomną osobę, która nie oddycha. Rozpoczynamy resuscytację krążeniowo-oddechową. Bartku, jak jest defibrylator, bardzo proszę Cię ten defibrylator dostać. Co teraz muszę wykonać? Muszę rozpocząć uciskanie klatki piersiowej. To jest bardzo istotny element wdrożenia tych zabiegów ratujących życie. Uciskaj szybko, mocno, rozpocznij natychmiast. Środek klatki piersiowej układamy dłonie w ten oto sposób, gdzie nasada dłoni leży na mostku, prostopadle, uciskamy na głębokość 5 do 6 cm. Częstotliwość nie mniej jak 100 na minutę, równy czas uciszyć i relaksacji. O co chodzi? Jeżeli my ten mięsień sercowy, który znajduje się pomiędzy mostkiem a kręgosłupem, tutaj w śródpiersiu, uciśniemy na tą głębokość 5-6 cm, czyli wyrzucimy całą tą krew, która w tym mięsieniu sercowym jest, tak? Ale my musimy pozwolić, żeby ten mięsień sercowy się rozprężył i ponownie napełnił tą krwią. I później znowu uciskamy, czyli ucisk, powrót, ucisk, powrót. I w ten czas mówimy o prawidłowym uciskaniu klatki piersiowej. Prostopadle, w ten sposób i sobie wykonujemy 30 uciśnień. Raz, dwa, trzy, cztery.